Cześć, ja nazywam się Krzysiek Brambor, a to jest podcast Fight Game, audycja, w której rozmawiam z ciekawymi ludźmi ze świata sportów walki. Dzisiejszy gość jako jedyny z Polaków był czterokrotnie uczestnikiem finałów ADCC, najbardziej prestiżowej imprezy dla grapplerów na świecie. Jest trenerem i czynnym zawodnikiem, choć niektórzy twierdzą, że w jego wieku zostało mu tylko chodzenie na spacery w sanatorium. W tym podcaście rozmawiamy głównie o ADCC. Jeśli chcecie dowiedzieć się, kto według niego jest najlepszym grapplerem na świecie oraz czy polskim chłopakom brakuje luzu, to zapraszam do wysłuchania rozmowy z Kamilem Umińskim. Dzięki, Kamil, że przyjąłeś zaproszenie do mojego podcastu. To mi jest bardzo miło, Krzysztofie. Słuchaj, na początek mam pytanie od Łukasza Bosackiego, bo tak robię, że poprzedni gość zadaje kolejnemu gościowi pytanie, nie wiedząc, kto nim będzie. I Bosy pyta o coś takiego. Co sądzisz o występach Rondy Rousey w WWE? Bawi mnie to. Uważam, że to jest świetna forma rozrywki. Ronda jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu. No i kariera w MMA uważam, że definitywnie się zakończyła. Jeśli wróci, to będzie jakiś cud, a dla mnie, wiesz, no ja bardzo lubię Rondę jako postać, nie? Ja uważam, że miała ogromny wkład w rozwój w ogóle MMA, nie tylko kobiecego, bo oczywiście kobiece to, powiedzmy, przesunęła o 10 lat do przodu. No ona stworzyła, ale... można powiedzieć, nie? Tak, w jakimś sensie tak, ale jeśli chodzi w ogóle o MMA, to uważam, że ona jako postać, jako taka amerykańska bohaterka naprawdę przybliżyła wielu Januszom tym amerykańskim, wielu Johnom to MMA. Mhm. No to prawda. Czyli dla ciebie Ronda w WWE jak najbardziej na tak? Oczywiście, dla mnie, tak jak mówię, to jest fajna forma rozrywki dla ludzi, ja lubię ją oglądać, bo ona mnie ze swoimi strasznymi minkami mnie bawi, więc dla mnie to jest okej. Okay. Lepiej wolę ją oglądać w WWE niż w MMA. Okej, okay, a słuchaj, spotkaliśmy się po to, żeby pogadać o ADCC, czyli Abu Dhabi Combat Club, imprezie, która w sumie ma największy prestiż wśród turniejów grapplingowych na świecie. I powiedz właśnie, co jest takiego w ADCC, że zwycięzcy tych finałów to, wiesz, są obdarzani tak dużym szacunkiem i zawsze gdzieś tam stawia się ich mocno na piedestale. Wiesz co, był taki kiedyś, bodajże Flow Grappling wypuściło taki krótki highlightik, zapowiedź w zasadzie ADCC, gdzie Renzo Gracie mówi, wypowiada takie słowa: ten, który wygra ADCC, jest gościem, nie? I po prostu wszyscy wiedzą, że tam jest największy prestiż, dlatego że są eliminacje, jest ta ósemka, która dostaje się z eliminacji, no i jest ta ósemka, która jest dobrana przez jakąś tam komisję bądź jednego człowieka, no różnie to bywa. Więc te zawody są, powiedzmy, w jakiś sposób selekcjonowane. I myślę, że to sprawia, że są dlatego, wiesz, no dlatego jest w tym taka magia. Wiesz, wiadomo, że to były pierwsze tak naprawdę zawody z pompą, jeśli chodzi o submission fighting, więc one mają też taką wartość historyczną. Bo jest też sytuacja taka, że rzeczywiście ta rywalizacja ADCC poza tymi finałami gdzieś tam powiedzmy, może nie powiem umiera, ale staje się taka mało zachęcająca. Mamy, wiesz, mamy dużo turniejów IBJJF, gdzie można rywalizować na tam różnych stopniach tego zaawansowania, wieku, wiesz, więc, a tutaj tak naprawdę cały czas się, my w Polsce mamy ten podział na to zaawansowanie, ale jeśli chodzi o, wiesz, no tam o struktury ADCC, te tam światowe, oni się jednak upierają, żeby tam nie było żadnego podziału, tylko żeby, wiesz, utrzymać kosztem tego, że będzie mniej tych uczestników, ale utrzymać prestiż tego turnieju. Mhm. No właśnie, bo w Polsce generalnie frekwencja na zawodach ADCC, delikatnie mówiąc, nie powala, nie? Tam zawsze
Mistrzostwa Polski no gi to przyciągają sporo ludzi, już chyba od 2 czy 3 lat tam grubo ponad 1000 osób. I czym to według Ciebie jest spowodowane, że na tym ADCC jest zawsze mniej ludzi? Bo te wymówki w stylu kiedyś jak były, że bo to skrętówki tam kolana mi poprzekręcają, to już od momentu, kiedy nie wiem, czy chyba Wy nie wprowadziliście z Watsonem pierwszy raz tej kategorii zaawansowani, gdzie możesz tak, sobie startować właśnie bez skrętówek, tak? Więc jakby no, ta wymówka a propos skrętówek już no, jakby nie ma racji bytu, nie? Wiesz co, to tak troszeczkę, powiedzmy może nie to, że my to wymyśliliśmy, ale taka tego typu rywalizacja była, odbywała się na Grappler's Quest. Tam też była tam kategoria ekspert i była kategoria professional, tak? Czyli oni mieli tam to w jakiś sposób podzielone, gdzie były wyłączone właśnie te skrętówki w tych ekspertach, a profesjonaliści mieli dopuszczone. Wiesz, chodzi też chyba o to, że przede wszystkim no jest duży podział na te kategorie, wiesz, kategorie zaawansowania, tak, czyli masz białe, niebieskie, fioletowe pasy, wiesz, brązowe, czarne, podział na kategorie wiekowe. Teraz w tym ADCC też tutaj, wiesz, no Kuba postanowił, że tych mastersów jeszcze podzieli na dwie grupy. Ale jakoś tak, wiesz, no wydaje mi się, że ludzie z przyzwyczajenia po prostu ADCC, a nie, to nie, bo mi tam nogi zrobią, nie? Tak jest, wiesz, tam po prostu takie przeświadczenie u ludzi, że tak jakby właśnie to samo, wiesz, wielu grapplerów obawia się w tym startować i tak po prostu już jest, no, tak jest, tak się utarło. Czyli co, to kwestia pewnie jakiejś takiej edukacji, lepszej promocji i tak dalej, tak? Być może tak. Na pewno, wiesz, no tylko prawda jest taka, że wiesz, no ADCC to ma być prestiż, no ale tutaj wiesz, no mamy Mistrzostwo Polski ADCC, gdzie powiem Ci, no startują zazwyczaj naprawdę najlepsi zawodnicy, a wiesz, no a w innych turniejach, no sam wiesz jak jest dużo tych kategorii, wiesz, przede wszystkim jest dużo więcej wag w tym, chociażby tak, w tym IBJJF, więc wiesz, no łatwiej o to trofeum. No to prawda i potem możesz się pochwalić medalem. Oczywiście. Jednego albo dwóch w kategorii, tak? Oczywiście, że tak, ale wiesz, ja nie chcę tym ludziom też niczego zabierać, bo te podziały są właśnie w pewnym sensie po to stworzone, żeby każdy miał dostęp do tego, wiesz, jiu-jitsu jest taką dyscypliną, gdzie my mamy wszyscy się tym bawić przede wszystkim, nie? To fajna jest, to jest świetna forma ruchu, fajna forma jakiegoś tam samorozwoju i ja uważam, że startowanie w rywalizacji sportowej, tak, udział czynny w rywalizacji sportowej jest też jakąś częścią tego właśnie rozwoju, tak, żeby się sprawdzać, żeby testować się, bo jednak trening to jest inny rodzaj wysiłku niż start w jakimś turnieju. Więc wiesz, no więc dlatego uważam, że to jest generalnie bardzo dobre i sprawi to, że ta dyscyplina jest w stanie cały czas się rozwijać. Właśnie a propos startów, bo ty startowałeś 4 razy na finałach, najwięcej razy z Polaków, nie? I powiedz... No tak się zdarzyło akurat. Mhm. Powiedz, ale to za każdym razem było tak, że wiesz, trzeci i czwarty start tak samo się jarałeś jak pierwszy powiedzmy i drugi, czy te jakieś inne emocje były już, wiesz, rutyna i tak dalej? Wiesz co, pierwszy start to był dla mnie taki troszeczkę dziwny, bo wiesz, no ciężko było mi sobie siebie tam wyobrazić, wiesz, tam ja powiedzmy zacząłem startować w tych Mistrzostwach Europy. Słuchaj, oglądasz jakichś zawodników, nie? Którzy są powiedzmy twoimi bohaterami, idolami i tak dalej, no to wiesz, wiadomo, że to pierwszy start to było wielkie marzenie, które gdzieś tam miałem taką wiarę, że ono się, wiesz, ziści, bo wiesz, no jeździłem ja po jakichś, powiedzmy, turniejach międzynarodowych i rzeczywiście, no czułem, że gdzieś tam mogę i pojechaliśmy razem z Radkiem kiedyś do Finlandii na te Mistrzostwa Europy. No i wystartowaliśmy w tej samej kategorii wagowej i wiesz, no
mamy taką sytuację, że obaj dochodzimy do finału, nie? No to wiesz, dla mnie oczywiście ze względu na szacunek dla Radka i tak dalej, no normalnym było, że wiesz, no, że ja mu po prostu tą walkę oddaję. No ale Radek wtedy trochę zwalił mnie z nóg, powiedział mi, nie, ty jedziesz. Mówi swoją pracą, tym, co zostawiasz na macie, po prostu na to zasłużyłeś. Ja mówię, że w ogóle nie ma mowy, nie ma takiej opcji, wiesz, no. A on powiedział, nie, 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 tam, wiesz, tam ty jedziesz. I tak jak powiedział, tak zrobiliśmy, no. Oddał mi walkę, potem się szczęśliwie tak złożyło, że wiesz, jakieś tam za pomocą głosowania internautów Radek też się dostał, został tam wybrany, powiedzmy. Więc pojechaliśmy na te finały razem, więc fajnie, fajnie było, super naprawdę to wszystko przeżywać. I wiesz, no i wtedy jak pojawiłem się tam, to taka iskierka się we mnie pojawiła, że mogę. Mhm. Że mogę i teraz po prostu chciałem walczyć bez względu na wynik. No i wiesz, tam akurat przegrałem wtedy w pierwszej walce, bo mi się zdarzyła kontuzja. Tam założył mi dźwignię Antonio Peinado. Ta dźwignia nie weszła, ale później cały czas obijał mi tą rękę i tam miałem, wywaliło mi łokieć. Zupełnie tak powiedzmy troszeczkę od czapy, bo nie wynikało to z założenia jakiejś dźwigni, tylko od tego po prostu, że uderzał cały czas kolanem o mój łokieć, no i tak wiesz. No ale wtedy tak jakby nabrałem takiej wiary, że rzeczywiście to jest do zrobienia. Że to nie jest tak daleko, to wiesz, te gwiazdy, to albo to nie są gwiazdy, albo może po prostu ja jestem wśród tych gwiazd, nie? To no, tak, ale to też są ludzie jakby po prostu, nie? Tak, dokładnie, no, że to jest, wiesz, to jest w zasięgu ręki. Mhm. I wiesz, już na kolejny start, jak drugi raz tam leciałem, już drugi raz wygrałem samodzielnie, że tak powiem, już ten wygrałem w Krakowie Mistrzostwa Europy, no to już stwierdziłem, że wiesz, no do tego startu przygotuję się, powiedzmy tak, z wielką pompą i chciałem wykorzystać tak jakby możliwość i wyjechać do Brazylii tam, żeby się przygotowywać z najlepszymi, tak? I pojechałem właśnie do São Paulo i siedziałem tam trochę ponad miesiąc w Aliansie i przygotowywałem się. Mhm. I to dzięki temu, że tam trenowałem, właśnie jeszcze więcej tej pewności siebie nabrałem. Czyli jakby z każdym kolejnym startem to było ci powiedzmy łatwiej, tak? Czyli doświadczenie tak. I tak dalej, to wszystko już gdzieś tam się złożyło, że to zagrało lepiej. No tak, wiesz, ja na przykład, no tam było kilku zawodników z Aliansu, którzy też mieli startować na tych finałach. I wiesz, no na początku tam, że tak powiem, wiesz, przyjeżdża jakiś Europejczyk, którego oni nie znają, tam coś, że ADCC, i oni, wiesz, oni sobie jakieś podśmiechujki robią. Wiesz, no po pierwszy tydzień miałem bardzo ciężki, bo tam wszyscy mi chcieli udowodnić, wiesz, sprawdzić mnie, udowodnić, dać mi do zrozumienia, że dlaczego ja akurat tam jestem. No ale od drugiego tygodnia zacząłem się odkuwać i w trzecim tygodniu już wielu z tych, którzy startowali na ADCC, nie bardzo chcieli ze mną robić, nie? Żeby nie burzyć swojej pewności siebie. Okej. A właśnie, bo tak naprawdę to chyba najlepszy twój start to był 2015 rok, nie? To wtedy, kiedy z Tomem Dablasem wygrałeś i potem ta niefortunna walka z Azizem. Wiesz co, nie, no mi się wydaje, że wcześniej właśnie, bo w Chinach jak było to ADCC, dlatego że uważam, że wtedy może nie tyle miałem, bo formę najlepszą, to uważam, że miałem na ostatnich. Ale nastawienie psychiczne po tym kampie, który miałem w Brazylii,
miałem po prostu nie do zajechania. Stary, no ja ze z tymi wszystkimi gośćmi się biłem na równo, nie? Tam już wiesz, to co tam się działo dokładnie, to wiesz, to już dostanie tam w ścianach tej sali, ale, no. Ale ja naprawdę wróciłem bardzo mocno zmotywowany. Ja wiesz, ja w pierwszej walce poddałem amerykańskiego czarnego pasa, tam w półtorej minuty chyba, Jamesa Populo. Mhm. On był wtedy na topie. Chwilę później wygrał mundial no-gi w czarnych pasach. Nie? Mhm. Więc to naprawdę topowy zawodnik. I w drugiej walce miałem takiego Brazylijczyka, Cristiano Lazzarini, gdzie też po prostu troszeczkę zgubiła mnie moja pycha w tej walce, bo naprawdę faceta rozstawiałem i niestety niefortunnie sam ułożyłem głowę w gilotynę. No a to był koleś akurat, który gilotyn nie tracił zazwyczaj, no i wiesz, no to błąd taki szkolny, drobny popełniłem, który się na mnie zemścił. Ale rzeczywiście wtedy wydaje mi się, że byłem taki, wiesz, był taki moment, że byłem na to gotowy, nie? Później oczywiście, wiesz, też, bo ta naprawdę, ta moja, powiedzmy, pewność siebie, gdzieś tam właśnie w tej Brazylii zbudowana, ona cały czas gdzieś we mnie jest, bo po prostu wtedy odkryłem, tak jakby może trochę Amerykę właśnie, że tak jak gadaliśmy, no, że to są ludzie tylko. No. No właśnie, ale tak naprawdę to z polskich zawodników to tylko tobie i ostatnio Kubie Witkowskiemu się udało wygrać jakieś walki, nie? A startowali, wiesz, takie asy jak Tomek Narkun z Ibityszka, czy Tomek Narkun też wygrał w Chinach walkę. Tak, wygrał z Dagestańczykiem, z Abdulą Isaevem przez trójkąt. Okej, okay. No to mój błąd. Radek wygrywał walki. Radek na każdym ADCC wygrał walkę. A widzisz, no to taki Krzysztofie, trochę nie jesteś niedoinformowany. Zupełnie. No nie, ale no jakby z tych ostatnich turniejów, nie, to no, startowało nas tam sporo, a tak naprawdę nikomu nie za wiele się udało, nie? To powiedz mi, czym uważasz, że to jest spowodowane? Czy polskim chłopakom brakuje luzu, czy wiesz, krótko mówiąc, psychicznie nie są gotowi, czy to jednak umiejętności brakuje? Polskim chłopakom brakuje doświadczenia. Uważam, że na przykład jak było to ADCC w São Paulo, Tomek Narkun jak walczył z João Assisem, Tomkowi Narkunowi zabrakło po prostu doświadczenia wtedy, bo Tomek już był wtedy zupełnie, wiesz, stuprocentowo skupiony na MMA, mało robił tego parteru i wydaje mi się, że to spowodowało, że on wtedy akurat, wiesz, no nie udało mu się tej walki wygrać, bo jak on 2 lata wcześniej się bił z Assisem, gdzie Assis wtedy wygrał całą kategorię w Chinach właśnie, to Tomek go niemalże cały czas dominował. Tam Assis naprawdę zwyciężył tylko, powiedzmy, swoim sprytem i doświadczeniem. Bo pod względem technicznym to można było powiedzieć, że był tam, gdzie jest UFC, czyli w dupie. Kupując klasyka. Tak jest. Okej, okay, a jeszcze przecież zapomniałem o Oskarze Piechocie, który no tam w Chinach to w ogóle zrobił, można powiedzieć, no mały pogrom, no, nie? No zrobił furorę, no pogrom to może nie, no ale no świetnie się pokazał się, znaczy wtedy tak jakby po tym występie Oskara zaczęto w świecie, zaczęło się mówić na poważnie o gdzieś tam o jakimś jiu-jitsu z małego europejskiego kraju, nie? Bo wtedy rzeczywiście gdzieś tam się, powiedzmy, ten Oscar zaczął przewijać i wiesz, i Kinan o nim wspominał, o tych dwóch walkach z nim stoczonych, wiesz, no pokonał Claudio Calasansa, Viniego Margalesza, no fajny, bardzo fajny wtedy jego występ, nie? Mhm. No właśnie, a jak ty byś sklasyfikował polskich zawodników, jeśli chodzi o umiejętności? Znaczy, w Europie to chyba jesteśmy najmocniejsi, jakby tak mi się wydaje, a jakby dużo nam brakuje jeszcze do Amerykanów? Bo chyba no, do Brazylijczyków no to lata świetne, nie? Ale do Amerykanów? Wiesz co, do Brazylijczyków, którzy profesjonalnie się tym zajmują, jeszcze nam brakuje dużo. Mhm. Tak, i też są, pojawiają się już oczywiście, znaczy no są Amerykanie, którzy się zajmują profesjonalnie jiu-jitsu i
I tak samo podobnie jest już wielu zawodników w Europie, wiesz, i teraz w jakiś sposób zaczyna nas to gonić. Był taki moment, że rzeczywiście mi się wydawało, że ta Polska pod względem, jeśli chodzi o no-gi, to rzeczywiście się tak wybija w tej Europie, ale teraz powiem ci, że ten poziom zaczyna się równoważyć, bo wiesz, no w każdym kraju, czy masz teraz gdzieś się przewija trochę ludzi z Finlandii, z Norwegii, wiesz, no masz Jakuzę na przykład z Czech, masz naprawdę wielu zawodników, którzy ten poziom mają naprawdę bardzo fajny, no i są przede wszystkim, no, pod tym względem podchodzą do tego sportu profesjonalnie, no u nas na naszym podwórku, tak jak Adam Wardziński. No tak. I wiesz, no, żeby z tej mąki był chleb, to trzeba do tego podejść na poważnie i profesjonalnie, a nie każdego na to stać i nie każdy jest gotowy, wiesz, wiele zaryzykować. Żeby No tak właśnie, było. bo to jednak chyba myślę, że o to ryzyko bardziej się rozbija, nie? Wiesz, no mamy naprawdę wielu świetnie uzdolnionych dzieciaków, nie? Na przykład ja strasznie uwielbiam Kacpra Rota, nie? I uważam, że ten koleś, wiesz, no jest młodziutki facet, nie? I ja uważam, że ten koleś, gdyby naprawdę miał szansę profesjonalnie trenować, tak? Czyli żeby go było stać na odpowiednio zrobienie tego przygotowania fizycznego, żeby go było stać na to, żeby mógł sobie pojeździć trochę, wiesz, po różnych kampach, posparować, żeby mógł pojeździć sobie za granicą, trochę startować, to uważam, że ten gość byłby świetny, że to byłby, wiesz, no, być może by miał takie spektakularne sukcesy jak Adam, czy jak Jakuza, wspomniany wcześniej, no, ale wiesz, no, rzeczywistość jest taka, jaka jest, no, i wiesz, no, jest jeszcze młody, więc liczę na to, że gdzieś tam mu się uda. No, masz jakichś tam, wiesz, no jest trochę małolatów, którzy starają się podejść do tego profesjonalnie, ale wiesz, wszystko z czasem, wiesz, kończą się studia, zaczyna się tam, powiedzmy, ten 25 lat, no i proza życia się staje, nie? Życie weryfikuje, nie każdy, nie? Talenty. Nie każdy ma, wiesz, takie możliwości, jak chociażby Gerard Łabiński, wiesz, żeby sobie po prostu gdzieś tam siedzieć, trenować i tylko tym się zajmować. No, tak jak Adam jest super przykładem, bo Adam Wardziński coś tam postawił na szali, zaryzykował, wiedział po prostu, co chce robić. No, i to zrobił i to robi, no, i się w tym realizuje. No tak. A powiedz mi, a na świecie, jeśli chodzi o zawodników, najlepszy, według ciebie, kto jest najlepszy bez podziału na kategorie wagowej? Felipe Pena. Okay. Felipe Pena. Dla mnie to jest absolutnie aktualnie najlepszy zawodnik na świecie. Ale mówię wiadomo, w kimonach i bez, tak, czy bez kim? Tak, mówię ogólnie w jiu-jitsu. Okay. Mówię ogólnie w jiu-jitsu. Dla mnie Felipe Pena to jest gość, który nie robi żadnych czarów marów. Jego gra jest naprawdę przejrzysta, fajna, widowiskowa, no i cały czas wygrywa, nie? Wiesz, no wiadomo, że jest taka, powiedzmy, taka trójca, nie? To z Adamem właśnie ostatnio o tym rozmawialiśmy, że masz Leandro Lo, Buczecza i właśnie Pena, no i powiedzmy jeszcze Gordon Ryan. Tylko Gordon Ryan teraz jest tam bez kimon w zasadzie, no jeszcze swojej wartości w kimonach nie pokazał. Leandro Lo z kolei, no bez kimon, jakoś tam kiedyś był tym mistrzem świata tego IBJJF nogi, no ale na ADCC mu nie poszło, no Craig Jones go zgasił, ale wiesz, no dla mnie Felipe Pena jest bezwzględnie najlepszy na świecie. A powiedz właśnie, jeśli chodzi o Ryana i ten cały team dev squad Danahera, to co ty o tym myślisz? Bo pamiętam, że w podcaście twoim i Watsona Waterproof Zibi mówił, że dla niego to jest trochę farmazon, że tam chłopaki dużo sobie sami ogarnęli, a on jest tylko taką postacią, która, wiesz, fajnie wygląda marketingowo. To jakie jest twoje zdanie na ten temat? No, wiesz co, no na pewno. Wiesz co, coś w tej całej legendzie, coś tam działa, coś nie działa. Ciężko mówić, no to jest chociażby to, że wiesz, no że kompletnie Eddie Cummings nie może się dogadać aktualnie z Johnem Danaherem, więc
coś tam w tym wszystkim musi być na rzeczy, że wiesz, że ten splendor John Danaher zbiera, a gdzieś tam wiesz, no, mało kto wie, że wiesz, takie historie, że na przykład Gordon Ryan czy chociażby Gary Tonon, no to są wychowankowie Toma DeBlasa, nie? Tak naprawdę John Danaher to przejął ich już jako ukształtowanych zawodników w jakimś stopniu. Więc wiesz, no, oni mają, wiesz, tam u Renzo mają oczywiście fajną szkołę, no fajnie, fajna jest jakaś tam filozofia tych dźwigni na nogi, fajny cały tam system, ale ja uważam, że to jest nie wszystko, nie? Dlatego uważam, że Felipe Pena jest lepszy. Dobra, a powiedz mi już tak powoli kończąc, czy Kamil Umiński ma jeszcze w sobie ogień, żeby wrócić do startów na najwyższym poziomie i zakwalifikować się piąty raz na ADCC? Wiesz co, chciałbym, ale to wiesz, no jest wiele zmiennych, które mają to sprawić. Znaczy ja wiesz, no ja cały czas trenuję, ostatnio miałem trochę, powiedzmy, ciężki czas, rzeczywiście mniej się poświęcałem tym treningom, a przynajmniej nie mogły one być tak intensywne, jak zazwyczaj są, ale wiesz, no za chwilę właśnie wyjeżdżam do Dagestanu na Mistrzostwa Europy w grapplingu. Jednym z moich przeciwników tam w mojej kategorii może być Abdul Rahman Bilarow, też ostatnio popularny zawodnik. Więc wiesz, no będę miał okazję się sprawdzić, a wiesz, no Mistrzostwa Europy są za pół roku w Rumunii. Wiesz co, no 98%, że tam pojadę. A czy wiesz, no czy ten ogień odnajdę, no będę na pewno pracował ciężko, żeby tak się stało. No wiesz, jest tylko jeden zawodnik, który był 5 razy mistrzem Europy, z Janne-Pekka Kapitilainen z Finlandii. Było kilku zawodników, którzy byli 4 razy mistrzami Europy. W sensie, nie, jeden był tylko, ja. Dokładnie. Wiesz co, ciężko mi zweryfikować, nie, no mam podejrzenia, że Nicolas Reynier mógł być jeszcze 4 razy, aczkolwiek wydaje mi się, bo Nicolas Reynier był 5 razy na Mistrzostwach Europy. Ale on był chyba raz na zaproszenie, mi się wydaje. A mi się wydaje, że 2 razy był na zaproszenie, wiesz? Właśnie dlatego jeszcze nie zweryfikowałem tego. Jak go w 2015 mi się wydaje, że był na zaproszenie. I w 2015 wygrał. Wiesz co, wygrał w tym. Wygrał bodajże trialsy w Finlandii chyba. Wtedy co ja wygrałem z Santosem, to on też chyba wygrał. Wtedy ostatnio był na zaproszenie na pewno, co Kamil Wilk był, poczuł się troszkę urażony, że zaprosili jego, mimo tego, że Kamil z nim wygrał, ale wydaje mi się, że właśnie w 2013 był również zaproszony, wiesz? Więc tak jak mówię, jeszcze nie zweryfikowałem tego, ale może się okazać tak, że byłem tylko, wiesz, z tych, co byli 4 razy z Europy, to ja. No widzisz. No to słuchaj, to masz motywację, żeby być piąty raz i już wtedy... I dogonić Janne-Pekka, bo Janne-Pekka już nie będzie startował. Powiedział, że już ma dosyć. No właśnie. Już, to... mówi, już starczy. A ja tak sobie nie mówię. Naprawdę bardzo bym chciał, nie może nie tyle znaleźć w sobie ogień, bo wiesz co, gdzieś tam ten ogień to tam jest we mnie, tylko możliwości, żebym mógł trenować. Nie? Tego mi tylko potrzeba i mimo mojego, jak to niektórzy nawet by powiedzieli, podeszłego już wieku, uważam, że jestem w stanie zgasić jednego młodego wilka swoim doświadczeniem. To na pewno. Wiem, że niektórzy pewnie mogą powiedzieć, że jakaś pycha przeze mnie przemawia, ale wiesz, no, znam swoją wartość i wiem, gdzie byłem, co robiłem, co widziałem. No, a pycha poparta, wiesz, doświadczeniem i wynikami, nie? To się znikąd nie bierze. No trochę tak. To nie to, że wymyśliłem to sobie z dupy, tylko wiesz, no gdzieś tam byłem. Dobra, słuchaj, na koniec chciałbym, żebyś zadał pytanie następnemu gościowi. Nie wiadomo, kto to będzie i to nie musi być pytanie związane ze sportami walki, ale ten gość będzie na to pytanie odpowiadał. Okej, więc
Pytanie brzmi, jak nazywa się najlepszy rosyjski biegacz? Ale długodystansowy, krótko musisz podać więcej szczegółów. Niech sobie wymyśli. A ja potem podam odpowiedź, jaka jest prawidłowa. Zobaczymy, czy ktoś będzie znał jakiegokolwiek rosyjskiego biegacza. Spoko. Wielkie dzięki, Kamil, za rozmowę i za poświęcony czas i do usłyszenia następnym razem. Cała przyjemność po mojej stronie. Do usłyszenia. Dziękuję. Podobała Wam się ta rozmowa i chcecie usłyszeć kolejne, zapraszam na stronę fightgame.pl oraz do subskrybowania podcastów w iTunes i na YouTubie. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!